Witam serdecznie. Dzisiaj piekę tort Zachera. Na prośbę widzę. Tort Zachera jest genialny w swojej prostocie i przepyszny. Czekoladowy, jak ktoś uwielbia te smaki, to naprawdę będzie miał ucztę dla podmówienia. I słuchajcie, a opowiem Wam potem. I przygotowałam sobie jak zwykle składniki. 150 g masła, które będę ubijać na puszystą, białą masę na początku. W tym czasie rozpuszczę 200 g gorzkiej czekolady, tak 70% kakao mam. Postawię sobie w kąpieli wodnej, już tu mi się będzie rozpuszczała. A w tym czasie właśnie będę ucierać to masło. 8 jajek, z czego oddzieliłam właśnie żółtka od białek. Ubiję białka z cukrem. Potrzebujemy 125 g cukru pudru i 125 g mąki. I to wszystko na razie, bo później jeszcze będziemy przekładać marmoladą, znaczy konfiturą morelową, ale to za chwilę i to jeszcze jakiś czas, bo zanim nam się upiecze, to chwilę potrwa. Więc ubijam masło, myślę, że tak właśnie w tym czasie, co mi się czekolada rozpuści, 20 minut pewnie, 15, muszę to ubijać, żeby było właśnie idealnie puszyste i białe. Zabieram się do pracy. Tak, masło, zobaczcie, jakie białe, gdzieś jak było żółta, teraz biała, puszysta masa. I będę teraz dalej ubijać, dokładać po jednym żółtku. Czekolada tutaj już jest rozpuszczona i ją studzę, bo później jak połączę masło z żółtkami, będę dolewać taką letnią czekoladę. No, ona już pomieszamy, to ona mi się wystudzi. Aha, i przygotowałam tortownicę, posmarowałam masłem, bułką tartą obsypałam. No ja mam średnicę 24, gdzieś mi się po świętach zawieruszyła większa, może być 26, będzie wyższy, a możecie kupić tak jak mnie na większej. No to dobra, miksujemy masło, dodaję jedno żółtko, tak? Już ubiłam masło z żółtkami i teraz będę cienkim strumaczkiem dolewać letnią rozpuszczoną czekoladę i dalej miksować. Teraz mam dwie masy, masę czekoladową. I ubiłam tu pianę, aha, trochę łóżka muszę zmienić, bo do białek. Ubiłam białka z cukrem, przypominam 125 g cukru. I teraz 1/3 piany dołożę do tego, lekko wymieszam. Za chwilę dołożę, przesieję mąkę, 125 g. Teraz przesieję mąkę. I połączę, wymieszam i dodam resztę białek. Trochę może, bo nie wiem, jak się to będzie. Już wymieszałam wszystkie składniki. I teraz wykładamy na tortownicę. Równo wygładzimy, żeby dno na przedwierzch był. Później jak wyjmiemy i będziemy studzić, to możemy odwrócić do góry dnem i wtedy będziemy mieć płaski, ładny tort. Zresztą zobaczymy, jak nam wyrośnie. Wszystko tutaj jeszcze wyjmę. Fajna ta. Jest super ta silikonowa. Garnibaczka. Tak. Rozsmarujemy równiutko. I teraz do piekarnika 180, ja piekę dzisiaj bez termoobiegu. Tak myślę, że 50-55 minut. Oczywiście będziemy sprawdzać patyczkiem wcześniej w środku, czy nam się upiekło. No i jestem z powrotem. Słuchajcie, zdążyłam zagrać tenisa, ciasto mi wystygło, przykroiłam. Odwróciłam go, tak jak mówiłam, do góry dnem, bo to troszkę wyrasta. Trochę mi pękło, ale to nieważne. Teraz będę przekładać konfiturą morelową. Tak około 350 gramów. Trochę ją podgrzejemy. Tu widzicie też śmietankę, mam 200 ml śmietanki 30. Do tego będę dokładać, najpierw ją podgrzeję, a później dodam 200 g czekolady. Tu mam akurat mleczną gorzką. Nie wiem, widzieliście, tutaj była cytryna, ale jej nie dałam, bo myślałam, że jest słodka, ale ta, akurat kupiłam taką konfiturę, że ona jest dość fajna, taka kwaśna, więc teraz przekładamy. Większość damy właśnie tutaj. I teraz przekładamy drugą częścią ciasta i teraz będziemy musieli poczekać, żeby nam to znowu wystygło, żeby polać polewą. I teraz smarujemy wierzch i boki.
Podgrzewamy śmietankę, o już leci, tylko nie zagotowujemy, więc mieszamy i teraz będziemy wrzucać do niej czekoladę i aż nam się rozpuści, połączy ładnie w gładką czekoladową polewę. O, zgubiłam. Teraz trochę mi tutaj i czekoladka mi się zrobiła. Zastygło to. Aha, i oczywiście rozmiałam wpadkę, bo zapomniałam sobie przetrzeć tej marmoladki na wierzch, żeby była gładka, więc przez sitko jeszcze zdjęłam to, przetarłam i rozprowadziłam, widzicie, że jest gładka. Dam na chwilę do lodówki, to już ten dżem związał. I teraz tą polewę musiałam chwilę schudzić, bo ona nie może być taka gorąca, gdzie ona już gęstnieje, więc wylewamy, żeby nam się to zrobiła gładka polewa na cieście. Rozprowadzimy te boki i troszkę zostawię, żeby... O, idealnie mi się tu wylewa. Jakieś bąbelki powietrza gdzieś. No i spłyną boki, już dałam na talerzu, żeby właśnie ta czekolada została. I ewentualnie boki rozsmaruję nożem, której można właśnie moczyć w gorącej wodzie, żeby ładnie nam się... A, tu jakiś jest bąbel. Teraz go musimy... Rozmaruję boki i do lodówki, oczywiście najlepiej na całą noc. Już próbowałam? To wcale raz. To jest naprawdę taki specyficzny torcik. Jeżeli ktoś lubi czekoladę, no to polecam, bo to jest właściwie sama czekolada. Podaję się z klekcem tej śmietany. Oczywiście ozdobiłam, bo mam miętę z ogródka. Także zachęcam, kawusie robimy albo herbatkę. Pijemy, jemy, pijemy, ćwiczymy. Zlijamy kalorie i wszystko gra. Podobało Wam się? To subskrybujcie, komentujcie, piszcie do mnie. Uwielbiam Wasze komentarze, uwielbiam Waszą aktywność i bardzo się cieszę, że pieczecie ze mną i gotujecie.